No cześć kochani, dzisiaj jest 3 kwietnia, no i niestety jest to bardzo smutny dla nas dzień, ponieważ właśnie dzisiaj nasza ekipa jechałaby ustawiać scenografię na jutrzejszą imprezę. Dużą imprezę wielkanocną, taki a la jarmark, z tym, że pod zadaszeniem, dokładnie na hali, także bez względu na pogodę na pewno by się ta impreza udała. Mieliśmy przygotowane fantastyczne dekoracje, nie tylko piękne ścianki z różnymi takimi elementami świątecznymi, wielkanocnymi, ale też i ogromne jajo, które wszyscy rodzinnie mieli przyozdobić. Tych pomysłów mieliśmy bardzo dużo do wykorzystania pewno za rok, ale przykrość straszna, że nie możemy dzisiaj pojechać i to stawiać, a jutro działać ku uciesze pracowników dosyć dużej firmy, bo tych osób tam miało być kilkasetek właśnie takich rodzin. Mieli się bawić przez kilka godzin, byłoby sympatycznie. No niestety jest jak jest, do tego jeszcze wszystko, tą całość miał prowadzić rewelacyjny prowadzący, to taki zając wielkanocny, który... Co jest? Ej, no o co chodzi? Ej, no... Nie. Co to za maruda był? Jeju, tam będzie narzekał i narzekał. Nie ma co narzekać. Słuchajcie, witam was bardzo serdecznie. Miły, sympatyczny, uroczy, cudowny, jedyny, niepowtarzalny, uśmiechnięty, zrelaksowany, poryżający, wieloma talentami, zając wielkanocny. To ja, tara! Słuchajcie, no miałem poprowadzić imprezę, byśmy poskakali, pokicali i w ogóle byłoby fajnie, ale niestety się nie udało, w związku z czym postanowiłem, bo ostatnio oglądałem telewizję i widziałem taki fajny program edukacyjny. Ponieważ nie możemy się spotkać w terenie, to postanowiłem ja nieść kaganek oświaty i dzisiaj będzie na temat zająców oczywiście. Na początek takie pytania, a w ogóle to mam przygotowaną planszę, proszę bardzo. Lekcja pierwsza. Tadam. No i właśnie. Słuchajcie, na początek taka szybka zagadka. Czym się różni zając od królika? No, czym? No tym, że królik jest na literkę K, a zając na literkę Z. Nie wiedzieliście o tym, co? No właśnie. Słuchajcie, mam jeszcze drugą zagadkę. Musicie odgadnąć, co ja robię. Ja będę pokazywał, wy macie zgadnąć, jak zgadniecie, macie punkt, jak nie zgadnęliście, no to nie macie punktu. I uwaga! Co ja jadłem? Pewno każdy myśli, że marchewkę. Pudło! Jadłem ogórek! No i co? Przepraszam za zająca, ale sami go zrozumcie. On miał jutro być gwiazdą takiego fajnego eventu wielkanocnego. Miał bawić kilkaset dzieci razem z rodzicami, a tu nic z tego. No niestety branża eventowa przeżywa trudny okres. Odwołano wszystkie możliwe imprezy od małych po bardzo duże. Na razie na pół roku, ale jak tak dalej pójdzie, to nie wiem, czy na jesieni będą być może jakieś imprezy integracyjne. Wiecie, że organizujemy i integracyjne, i pikniki rodzinne. Zapraszam na naszą stronę www.apavm, czyli Agencja Promocji AVM. Jest nowa, tak idealnie, jak nadeszła pandemia, to myśmy sobie szczelili nową stronę internetową. No ale ona będzie pracowała i mam nadzieję, że już niebawem będziemy mogli znowu realizować fantastyczne pikniki firmowe, czy właśnie imprezy integracyjne. Robimy też paczki, więc być może w niedalekiej przyszłości stworzymy jakąś nową kolekcję paczek firmowych. Zobaczymy, co los przyniesie. Jesteśmy dobrej myśli. Na razie życzymy wam oczywiście zdrowych
świąt wielkanocnych, no i mimo wszystko wesołych. Mam nadzieję, że troszeczkę Was rozbawiłem dzisiaj. A na razie życzę Wam, tak jak mówiłem, wszystkiego dobrego. Widzę, że już jakieś tam na Facebooku informacje kolejne przychodzą. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia niebawem. To jeszcze ja! Słuchajcie, bo nie ma programu dziecięcego czy dla rodzin bez piosenki. Oczywiście będę porażał teraz wokalem oraz moim tekstem. Piosenka dla Was specjalnie skomponowałem. Dzisiaj 2 lata nad nią pracowałem. Także uwaga! Kic, kic, drogie dzieci, niech Wam domku słonko świeci. Kicu, kicu, ajajaj, już niedługo będzie maj. To nie koniec. Dalej. A w tym maju kic, kicusik, niech odejdzie precz wirusik. My nie chcemy wirusika, bo huśtawki Wam zamyka. Kicu, kicu, kwa, 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 niech nam żyje zabawa. No to kwa, kwa to chyba jakaś prowokacja. Bye. Mm-hmm.